Witam wszystkich, tu Mac Michael. Dziś w kolejnym odcinku z serii Teoria Gier przyjrzymy się czwarty raz broniąc gry Team Fortress 2. Zapraszam. Coś mi się wydaje, że to są wasze ulubione odcinki. Dlatego też nie odpuściłem sobie i postanowiłem, że zrobię czwarty już z kolei. Jeśli jesteś tu po raz pierwszy, polecam zobaczyć trzy poprzednie części. Ale ostrzegam, od dwóch pierwszych możecie dostać raka uszu, ze względu na to, że nagrywam je jeszcze na starym, zdezelowanym mikrofonie. Przejdźmy już do właściwej treści. Pierwszą propozycją, którą się zajmiemy, będzie Świąteczny Wigor. Cóż, co tu mówić o nauce? Oczywiście można mówić o przesyłaniu impulsów pobudzających wydzielanie endorfin, jednak hej, jak się idzie na front, to wyczekujemy krwi i pożogi, a nie Rosjanina z nadwagą ubranego w ciepłe wełniane rękawiczki. Drugą propozycją będzie podskramiacz płomieni. Gdy uderzymy płonącego przeciwnika, otrzymuje on obrażenia krytyczne. Na początku warto się zastanowić, jakie obrażenia powoduje ogień. Pewnie już każdy się spotkał z czterostopniową skalą parzeń. Pierwszy stopień dotyczy oparzeń lekkich. Zwykle skutkują tylko zaczerwienieniem skóry. W drugim stopniu jest już nieco poważniej, bo wtedy na skórze pojawiają się bolesne bąble. Nie będę stawiać zdjęcia, jak to wygląda, bo może to spowodować lekkie obrzydzenie. Jak chcecie, wpiszcie sobie w Google na własną rękę. Jednak w trzecim i czwartym stopniu obrażenia są o wiele poważniejsze. Oparzenia dochodzą do najgłębszych części ciała. Jedynym ratunkiem dla poszkodowanego w przypadku poparzenia kończyny w tych stopniach jest jej amputacja. Lecz dlaczego o tym mówię? Otóż uważam, że ta siekiera, przecinając skórę i mięśnie, daje ogniowi większą powierzchnię do palenia. Wtedy on, zamiast powodować pierwszy czy drugi stopień oparzenia, od razu ofiara ma oparzenia stopnia czwartego. Lecz dlaczego inne siekiery tego nie robią? Bo cóż, najzwyczajniej mogą być tępe. Spójrzcie chociażby, z czego zrobione jest szeroko określone ostrze trzeciego stopnia. Albo tego przerośniętego lizaka. Poza tym poskramiacz jest obwiązany drutem kolczastym, więc... auć. Kolejną bronią, a raczej daniem, będzie stek z bizona. Jak dobrze wiemy, bizon jest w tej samej rodzinie co krowa, czyli w rodzinie wołowatych. To znaczy, że z kulinarnego punktu widzenia i z tego otrzymamy mięso wołowe. Chodzi mi o to, że to mięso ma praktycznie takie same właściwości. Mięśnie są zrobione z białek. Na stek trzeba podrasować obiałka, które dodatkowo uruchamiają komórki macierzyste, znane nam z odcinka o Mediganie. Mamy tu do czynienia z genetyczną modyfikacją organizmu. Ale to nie wszystko. Surowe mięso zawiera dwa, bardzo istotne dla tego odcinka substancje. Pierwsza z nich to karnityna. W wielkim skrócie dodaje dużo, dużo energii. Na froncie jest to dość potrzebne. Dobowa racja żywnościowa żołnierza na froncie wynosi około 3500 kilokalorii. Przy 2000 kilokalorii, które spożywamy każdego dnia, jest to dosyć sporo. Energia jest praktycznie podstawą na wojnie. Między innymi przez brak żywności Hitler czy Napoleon przegrali z Rosją. Oczywiście między innymi, bo do tego jeszcze trzeba zaliczyć rosyjskie mrozy oraz palenie własnych wiosek. Tak, Rosja, to jest doskonały pomysł. Podsumowując, ludzie na wojnie potrzebują dużo energii, w szczególności sporych rozmiarów Rosjanin. Drugą substancją, która też będzie dość przydatna dla tego odcinka, to tauryna. Pozwala mięśniom szybciej się regenerować i prawdopodobnie zmodyfikowane wersje tauryny pobudza komórki macierzyste, które się dzielą, zalepiając rany i uzupełniając krew. Teraz czas na Siquanto. Poza tym, że snajper od jednego dzbanka zagęszczające krew kawy może odlać prawie 3-litrowe słoiki moczu, jest to dosyć ciekawa sprawa. Tutaj nie ma co mówić, snajper po prostu wydala mocz. Jednak co wpływa na to, że zadajemy obrażenia mini krytyczne naszym wrogom? Najważniejsze składniki moczu to woda, mocznik i sole mineralne. Te substancje po wprowadzeniu ponownie do organizmu praktycznie nic nie robią. No, chyba że mocznik może nieco narobić bałaganu, ale też nie tak mocno, żeby człowieka zabić. Nie zawiera żywych bakterii, bo były wcześniej zutylizowane w nerkach. Skoro tak, to co może powodować zwiększone obrażenie u ofiary? Jest wiele chorób układu moczowego, jednak ta, która faktycznie może być odpowiedzią na nasze pytanie,
to zakażenie układu moczowego. Przez to w moczu są bakterie, które mogą być niebezpieczne, a w szczególności po wprowadzeniu do krwioobiegu. A jakie są skutki zakażenia? Jest tego sporo, ale powiem tylko dwie. Częste i nagłe oddawanie moczu. Jakieś pytania? A co sądzicie o teorii? Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Zajrzyjcie także na mój fanpage na Facebooku, gdzie macie na bieżąco informacje z życia kanału. Do zobaczenia!